Biały kieł. Prawo mięsa. Czyta Adam Buk. Rozwój szczeniaka postępował szybko. Po przejściach skunął, malec odpoczął 2 dni, a następnie znowu spróbował wyjść z jaskini. Na tej to właśnie wyprawie odnalazł młodą kunę, której matkę niedawno pożarł. Więc nie omieszkał posłać córki w ślad za matką. Tym razem już nie zabłądził. Poczuwszy zmęczenie, zawrócił do domu i poszedł spać. Od tego czasu wychodził codziennie na przechadzkę i zwiedzał coraz dalsze okolice. Nauczył się poznawać zakres swojej siły i swojej słabości i wiedział już, kiedy należy być zuchwałym, a kiedy ostrożnym. Doszedł do wniosku, iż ostrożność nigdy nie zawadzi i tylko bardzo rzadko, w razie zupełnej pewności bezpieczeństwa, można sobie pozwalać na drobne pasje i szaleństwa. Stawał się zawsze małym szatanem, ilekroć napotkał samotnego ptarmigana. Nie zapomniał też nigdy odpowiedzieć dzikim pomrukiem na chichot wiewiórki, widzianej po raz pierwszy na suchej sośnie. Na widok jamiołuszki wpadał zawsze w istny atak wściekłości, albowiem nie mógł zapomnieć ciosów dzioba, które otrzymał prosto w nos przy pierwszej znajomości. Bywały jednak chwile, kiedy nawet jamiołuszka nie robiła wrażenia. Chwile, w których groziło wilczkowi niebezpieczeństwo ze strony silniejszego poszukiwacza mięsa. Jastrzębia pamiętał doskonale i łopot jego skrzydeł natychmiast zapędzał malca w najbliższy gąszcz. Wilczek nie pełzał już, nie potykał się i nie zataczał. Powoli nabierał cech do chodu swej matki, złożonego z poślizgu i skradania. Tego chodu pozornie nie wymagającego wysiłku, a będącego równie szybkim, jak i niedostrzegalnym. Szczęście myśliwego sprzyjało mu od początku. 7 dzieci ptarmigana oraz mała kuna, oto lista jego łupów. Żądza zabijania wzrastała z każdym dniem. Wilczek ostrzył teraz zęby na wiewiórkę, która swym skwapliwym chichotem zawsze ostrzegała wszelkie dzikie rody leśne, iż zbliża się groźne wilcze szczenieł. Lecz nie gorzej niż ptaki ulatują w powietrze, wiewiórka umykała po pniu swego drzewa i wilczek mógł tylko próbować podkradać się, kiedy siedziała na ziemi. Wilczek żywił ogromny szacunek dla swej matki. Umiała bowiem zdobywać mięso i zawsze przynosiła porcję dla małego. Poza tym nie bała się wielu dziwnych rzeczy. Nie przyszło mu na myśl, że owa nieustraszoność wynikać może z doświadczenia i rozumu. Na małym robiła wrażenie siły, której matka była wcieleniem, a w miarę jak rósł, odczuwał tę siłę w coraz ostrzejszych napomnieniach matczynej łapy, pełne wyrazu szturchnięcia nosem zastąpione zostały z czasem nie z gorszym chwytem kłów. Za to również malec szanował matkę. Wymagała posłuszeństwa i wymagała tym surowiej, im syn stawał się starszy. Znowu nadeszły ciężkie czasy i malec tym razem bardziej świadomie odczuł szarpanie głodu. Wilczyca wychudła w nieustannej pogoni za mięsem. Z rzadka tylko sypiała w norze, cały czas spędzając na łowach i wracając z niczym. Głód tym razem nie trwał długo, ale był bardzo dotkliwy. Szczeniak nie zajmował już mleka w matczynej piersi, sam też nie zdobył ani kawałczka mięsa. Przedtem chodził na łowy dla przyjemności, dla samej radości. Obecnie polował w śmiertelnej potrzebie, lecz nie zdobywał nic. A przecież niepowodzenie przyspieszyło jego rozwój. Uczył się obyczajów wiewiórki coraz gorliwej i coraz bardziej zawzięcie walczył o jej zaskoczenie. Przyglądał się natrętnie życiu myszy leśnych i próbował wyciągnąć je z norek. Nauczył się też niemało o zwyczajach jemiołuszek i dzięciołów. Nadszedł wreszcie dzień, kiedy cienie jastrzębich skrzydeł nie zaganiały już wilczka w krzaki. Nabrał siły, rozumu i pewności siebie. Przy tym kierowała nim rozpacz głodu. Siadał więc umyślnie na otwartej polance i wyzywał jastrzębia z wysokiego nieba. Wiedział bowiem, iż tam pośród chmur jest mięso, którego tak gwałtownie pożądały jego wnętrzności. Czas głodu minął. Pewnego dnia wilczyca przyniosła do domu zdobycz. To była dziwna zdobycz, inna niż wszystkie dotychczasowe. Był to młody ryś.
niedorosły, jak wilczek, lecz nieco mniejszy. W dodatku miał cały należeć do niego. Wilczyca bowiem zaspokoiła już swój głód, a malec nie wiedział, że na zaspokojenie tego głodu poszła cała reszta rysiego miotu. Nie wiedział też, jak rozpaczliwy i niebezpieczny był ten czyn matki. Wiedział tylko, iż kocioł o miękkim futrze było mięsem, pożerał więc namiętne i z każdym kęsem czuł się szczęśliwszy. Pełny żołądek sprowadza senność, więc uśpiony malec leżał w norze przy boku matki. Zbudził go jej ryk. Nigdy nie słyszał tak przeraźliwego ryku. Ten ryk niewątpliwie musiał być najstraszliwszym w życiu wilczycy. Miała potem powód. Któż znać go mógł lepiej? Nie niszczy się bezkarnie legowiska rysia. W pełnym świetle poznać go mógł lepiej. Po południu wilczek ujrzał samicę rysia, sprężoną przy wejściu do pyczary. Sierść zjeżyła się wzdłuż grzbietu malca. Oto groza, strach, przerażenie. Wilczek nie potrzebował pytać o to swego instynktu. Gdyby nawet nie wystarczyło świadectwo oczu, przekonywało straszliwe, pełne furii chrapanie, przychodzące z wolna w przeszywający gardłowy wrzask. Malec poczuł w sobie ostrogę życia. Zerwał się i zaczął groźnie warczeć, stanąwszy u boku matki. Pchnęła go jednak pogardliwie na bok i zasłoniła sobą. Wejście do jaskini było tak wąskie, że napastnik nie mógł dać susa. Kiedy zaś rysica spróbowała wpełznąć, wilczyca skoczyła jej na grzbiet i powaliła. Malec niewiele mógł dojrzeć z przebiegu bitwy. Słychać było tylko niebywały ryk, wrzask i chrapanie. Zwierzęta zwarły się całym ciałem, rysica szarpiąc i drąc pazurami i kłami, wilczyca mając do obrony tylko uzbrojone szczęki. Nagle szczeniak doskoczył i wpił zęby w udo napastnika. Uwiesił się mocno, warcząc dziko. Nie wiedział, że obciążywszy wagą swego ciała jedną nogę wroga, unieruchomił ją i oszczędził matce niejednego ciosu. Niespodziany rzut obu ciał w wirze bitwy zagarnął malca i rozluźnił chwyt jego głów. W następnej chwili ciała obu walczących rozstąpiły się, lecz przed następnym zwarciem rysica zdołała zdzielić szczeniaka potężnym zamachem przedniej łapy, która rozdarła mu nogę aż do kości i pchnęła wystraszonego o ścianę. Wtedy do rozgwaru bójki domieszało się jeszcze ostre, dziecięce skamlenie trwogi i bólu. Walka jednak trwała tak długo, że wilczek zdążył się wyżalić i poczuć nowy przypływ odwagi. Pod koniec bitwy malec już znowu trwał umieszony u tylnej łapy rysia i warczał namiętnie przez zęby. Rysica padła trupem, ale wilczyca była bardzo wycieńczona. Najpierw pieściła malca i lizała jego zranione ramię, lecz od upływu krwi postradała siły i przez całą dobę leżała nieruchomo przy zabitym wrogu, oddychając z trudnością. Przez cały tydzień nie wychodziła z pieczary dalej niż do strumienia, przy czym ruchy miała powolne i obolałe. Pod koniec tygodnia rysica została pożarta w całości, a rany wilczycy zagoiły się do tego stopnia, że pozwoliły jej znowu wychodzić na łowy. Malca wciąż jeszcze bolała noga, to też kulał przez pewien czas. Za to świat odmienił mu się jeszcze raz. Chodził po ziemi ze zwiększoną pewnością siebie, z poczuciem nowej siły, której nie znał przed bitwą z rysicą. Spoglądał teraz na świat bardziej drapieżnymi oczyma, bo przecież walczył, zapuszczał kły w ciało wroga i przeżył. W rezultacie trzymał się teraz odważniej, a nawet trochę zuchwale. Nie bał się już drobniejszych od siebie stworzeń i przegonił nieśmiałość, chociaż wszystko, co nieznane, nie przestało nigdy przygniatać go swoją tajemniczością i niepojętą, a przecież zewsząd czyhającą grozą. Zaczął towarzyszyć matce w łowach. Widział zabójstwo i brał w nim udział. Wtedy to, po swojemu, mgliście, instynktownie, zrozumiał prawo mięsa. Istniały dwa rodzaje życia. Swoje i obce. Własne obejmowało jego i matkę. Obce, wszystkie pozostałe, zdolne do ruchu żywe istoty. Obce życie dzieliło się na dwie kategorie.
pierwsza nadawała się do zjedzenia. Składała się z małych drapieżników i z tych, co nie zabijają. Druga mogła zabijać i pożerać swoich, lecz mogła też zostać przez nich pożarta. Z tego podziału wyrosło prawo: treścią życia jest mięso. Samo życie jest mięsem. Życie wyrasta na drugim życiu. Istnieją pożeracze i pożerani. Prawo brzmi: zjeść lub zostać zjedzonym. Wilczek nie sformułował sobie tego prawa i nie rozumował na jego temat. Nie pomyślał tak nawet. Bardziej je przeżywał niż pomyślał. Widział, jak prawo to działa dookoła. On sam zjadł pisklęta ptarmigana. Jastrząb zjadł ptaka matkę. Mało brakowało, a zjadłby też i jego. Po pewnym czasie on sam zaczął myśleć o zjedzeniu jastrzębia. Pożarł małego rysia. Stara rysica z kolei pożarłaby jego, wilczka, gdyby sama nie została zjedzona, i tak dalej. To prawo stosowane było wszędzie, przez wszystkie stworzenia dookoła. I on również stał się jego cząstką. Był zabójcą. Jedynym pożywieniem było dla niego mięso. Żywe mięso, które rzuca się do ucieczki po ziemi. Ulatuje w powietrze lub wspina się na drzewo. Kryje w głębi ziemi albo wreszcie próbuje stawiać czoło, a nawet zgonionego staje się goniącym. Gdyby wilczy malec myślał po człowieczemu, uogolniłby życie jako jeden wielki drapieżny apetyt. Ale wilczyczek nie myślał po ludzku. Jego umysł nie pojmował rzeczywistości w tak szerokim zakresie. Miał jeden cel. Rządziła nim tylko jedna myśl, jedno pragnienie. Poza prawem mięsa musiał poznać jeszcze wiele innych, mniej ważnych. Świat poza jaskinią był obfitował w niespodzianki. Wilczek upajał się buzującym w nim i wokół niego tętnem życia. Pogoń za uciekającym mięsem dawała mu ogrom wrażeń. Napady wściekłości i agresji nie były nieprzyjemne. Przeciwnie, sprawiały mu przyjemność. Strach i tajemnicze nieznane powoli stawały się częścią jego życia. Zdarzały się chwile, w których napięcie wywołane przez potrzebę znalezienia kolejnej porcji mięsa opadało. Gdy był najedzony i mógł spokojnie drzemać w pełnym słońcu, czuł, że zalewa go bezbrzeżne szczęście, którego w żaden sposób nie potrafił wyrazić. Nie dziwiło go również to, że te chwile błogości nie trwają wiecznie. Gdy musiał stawać kolejny raz do walki, nie wahał się ani chwili. Rzucał się w wir życia i walki, którą rządziło prawo mięsa. Dotychczas wygrywał i czuł się wyjątkowo szczęśliwy.